Bry wieczorek, moi drodzy, dobry, dobry. Ja znowu tylko na pół godzinki, ale trzeba trochę poganiać i poekspić. Kurczę, nawet ostatnio nie zdążyłam przejrzeć w ogóle tego, co pozbierałam. Więc będzie musiało poczekać. Zbiera się coś następnego. Widzę, że zaraz sobie zapcham skrzyneczkę. Tak, ale jestem znowu tylko na pół godzinki, bo trzeba ćwiczyć. I ja sobie ćwiczę wieczorkami. Dlatego jestem tylko na chwilkę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie skosi, bo ja to wiecie, ja to jestem grzeczna i nie zaczepiam ludzi. Ale nie wszyscy inni są grzeczni. Także tego, trzeba sobie jakoś radzić. A miałam wam w ogóle powiedzieć w końcu, jaką tą myszkę sobie kupiłam. Więc kupiłam sobie myszkę Cooler Mastera. W ogóle nie wiedziałam, że Cooler Master robi myszki. I jest to modelik Zornet 2. Dwójeczka. I dlaczego ja ją w ogóle wzięłam? Znaczy, od razu mówię, że wiecie, ja po prostu biorę taką myszkę, z jaką mi jest najwygodniej grać, nie? No i chciałam sobie koniecznie wziąć jakąś małą myszkę i lekką myszkę. No a tu jest właśnie taka całkiem malutka. Proszę do mnie strzelać. Friendly, friendly. To jest malutka i leciutka myszka, o połowę lżejsza od mojej poprzedniej myszki. No i małą chciałam, bo ja mam małe rączki. Najłatwiej mi się steruje małymi myszkami. No a poza tym to jest taka tam, no, całkiem chyba przyzwoita mycha, no. I dlatego ją wzięłam. Kupiłam w ogóle nową myszkę przede wszystkim dlatego, że mi prawoklik zaczął padać. Prawoklik zaczął mi padać w poprzedniej. Więc już nie było wyjścia, ale zrobiłam to w sumie z przyjemnością, bo ta poprzednia myszka, którą miałam, to była myszka MSI DS100, to jest chyba model. I ona była dla mnie za duża i za ciężka, i tak wiecie, z lenistwa to już tam sobie na niej grałam. No, ale w końcu zostałam zmuszona do wymiany, więc dobrze się zdarzyło. No i spoko jest ta Cooler Mastera myszka. Daje radę. Całkiem tam ją sobie można przyzwoicie skonfigurować. Także myślę, że trochę na niej posiedzę, dopóki znowu coś się tam nie spierdaczy, ale chyba się nie zanosi na to, żeby tak miało być. Halo, halo. Mopki, mopki, chodźcie do mnie. Co tu się dzieje? Tylko proszę do mnie nie strzelać.
Proszę się tu uspokoić i nie robić rozruby. Kurde, tam już jacyś... Łowcy głów chyba się zbliżają. No i co? Ale panowie byli pomocni. Zaraz mi na plecy pewnie wejdą, ale... Nie, nie, co wy, trzeba wierzyć w ludzi. Poszli? Ja tu się boję tych ludzi tutaj, co wy, ja do nich w ogóle nawet nie startuję, bo to przecież... Dwie kulki w głowę i po mnie. Także ja tu sobie tylko na razie grzecznie... Ekspią. I to wszycho. Tam jakiś biegnie. Na pewno wie, gdzie jest jakaś aferka. Proszę nie strzelać, panowie. Granacik w prezencie, a ty tam płoni. Ależ piękny wybuch. No cudowny. Gdzie mi z tym? Gdzie tu się siedzi? Proszę wyłazić. Wleźli do sklepiku i myślą, że ich nikt nie znajdzie. Paniactwo nie popłaca.
zwierzak. Nice. Kurde blacha, czemu mi to nie weszło? Zwierzak! Ty agresywny jesteś, ja widzę. Agresywny zwierz. It's my time. Trzeba się zemścić na zwierzaku. Nie ma tak. Myślę, że to takie będzie. Przejdzie bez echa żadnego. Dobra. Ale najpierw co się dzieje tu? Który to się tak daje? O ty Mendo! Żebyś ty takiego mistake'a nie zrobił. Come on. Oh shit. Tak, prawidłowa reakcja. Zabijają i zabijają bez przerwy. Dobra, zwierzu, gdzie jesteś? Nie jesteś zwierzem, nie przeszkadzasz.
Manekiny w tych sklepach to momentami są naprawdę creepy. Chwilowy odwrót. Easy. Kurde, bo to dwóch zwierzaków jest. Hardkorowo. Zwierzak i jego kumpel. Się udawszy. Supply drop is currently being claimed by an agent. Attention. Nearby drop site has been cleared by another agent. Co tu się dzieje? To jakaś aferka jest, ewidentnie. Kurczę. Faktiko. Nie, ja to się wrócę gdzieś tam. Jakieś inne rejony, bo tu polowanko to niebezpieczne sprawy.
Dobra, muszę graty odesłać. Jeśli ich tam obejdziemy naokoło, niech się chłopcy biją. Proszę kobiet w to nie mieszać. O kurde. I ładnie tak. Bardzo nieładnie. To ty tak sobie tutaj rzucasz? Pokój ma być i tyle. Z tym kijem na babę. Rwane to warzycho. Tu się gdzieś jeszcze czaił jakiś. Krytka pełna, a no tak, bo przecież tam się zapalało wszystko. Czotera. A ja mogę sobie na przykład... tam pójść i zobaczyć, co się w ogóle w niej dzieje. Nawet tego nie przejrzałam ostatnio. Price.
Gdzie leci? Gdzie leci? Dobra, i teraz co tu jest w ogóle? Jakieś śmietki pewnie. Boże, ile zasobników, ile tego się tu zbierało w ogóle wczoraj. Nie wczoraj, przedwczoraj, nawet tego nie zarejestrowałam. Po co mi to wszystko? Jakoś wywalić nie można. Kurczę, trzeba będzie to wszystko pootwierać. Ale dobra, to nie teraz, gdyż teraz, jaki my mamy czas? Mamy czas taki, że muszę sobie lecieć. Bo mam ćwiczonka zaraz. Nie wiem, czy już wspominam, ale mam takie cholerne zakwasy, że się chyba dzisiaj nie podniosę nawet nogi do poziomu nie wiem czego. Twojego pasa, nie mówiąc już wyżej. No ale nieważne. Dobra, ja będę kończyć. Jutro wpadam znowu, zrobię z tym wszystkim porządek, bo już się tam nic nie mieści. Jakieś same śmietki się nazbierały. Dzięki za oglądanie, dzięki za dzisiejsze followy. I do jutrka. Pa, pa. A, na tym, na YouTubie jest wczorajszy zgredziałek z Super Frogiem. Także możecie sobie wpaść i obejrzeć, albo w archiwum Twitcha zobaczyć. A póki co, na razie. Pa, pa.